ஹரே கிருஷ்ண குரு மகாராஜ் போட்டுதான் பாத்து ஹரே கிருஷ்ண குரு மகாராஜ் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண Ivanan is translating. Yes, Baba. We haven't seen you in a while. Yes, quite a long time. Why are you avoiding us? No, not at all. Om Gyana Timirandasya Janagana Salakayam Chaksus Viritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upa Kara Maya Dadati Swaparantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yatabharakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarvitam Padishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchika Patiru Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patita Nam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Okay. Trying to figure this out. So we're reading the introduction to Srimad Bhagavatam, Canto 1. Czytamy wprowadzenie do Srimad Bhagavatam, pierwsze kanto. I'm trying. Can you see me? Yes, very well. Okay. Now I can see you. During this time, a great Kashmiri scholar of the name Keshava Kashmiri came to Navadvip to hold meetings on the discourse of Shastra. The Kashmiri Pandit was a champion scholar and he had traveled to all the holy places of learning in India. At last, he came to Navadvip to contest the learned Pandits there. The Pandits of Navadvip decided to put forward Nimai Pandit, Lord Chaitanya, before the Kashmiri Pandit, thinking if it wise, if Nimai Pandit was defeated, they could have another chance with a plea that Nimai Pandit was a boy only. If the Kashmiri Pandit was defeated, then they would be more glorified because people will know that a boy of Navadvip defeated such a champion scholar of all India. And so it happened that Nimai Pandit met the Kashmiri Pandit while strolling on the bank of the Ganges. The Lord requested the Kashmiri Pandit to compose a Sanskrit verse in praise of the Ganga. And Pandit, within a short time, composed the verse of 100 shlokas in praise of Mother Ganges. He recited the verses like a storm and showed the sufficient strength of his vast learning. Nimai Pandit also at once took by heart all the shlokas without deviation of a line. He quoted the 64th shloka and pointed out some deficiency in the calculation of rhetorical and literary irregularities. He particularly pointed out that the word bhavani, bard, and pointed out that this word conveys opposite meaning. Bhavani means the wife of Shiva, who else can be her, but Bharata, or husband. In this way, he pointed out several discrepancies in one shloka, and the Kashmiri Pandit was struck with wonder. He was astonished as to how a student of grammar could point out such literary mistakes of an erudite scholar. The matter was ended prior to any public meeting, and the news was spread all over Navadvip like wildfire. At last, Keshava Kashmir was ordered in dream by the goddess of learning to submit before the Lord, and the Kashmir Pandit became a follower of the Lord. Ktoś podpowie, na której stronie skończyliśmy w tym nowym wydaniu Bhagavatam?
To na siódma, ten drugi akapit powinniśmy zacząć. Tak upłynęło Panu dzieciństwo. Tak upłynęło dzieciństwo. Okay. Tak upłynęło Panu dzieciństwo. Już w wieku lat 16 założył własną Chatuszpati, wiejską szkołę. Szkoły takie prowadzą zwykle wykształceni brahmini. Uczył tam tylko okrężnie, nawet na lekcjach gramatyki. Później w prawdziwa gospami, by sprawić mu przyjemność, ułożył podręcznik gramatyki sanskryckiej, w którym wszystkie reguły objaśnił na przykładach zawierających święte imiona Pana. Podręcznik ten jest w użyciu do dziś. Nosi tytuł Parinamamrita Vyakarana i wchodzi w zakres programu nauczania w Bengalu. Pewnego razu przybył do Nawadwipy w ramach swojej podróży po ośrodkach naukowych Indii wielki uczony z Kaszmiru, Keshava Kashmiri, by dyskutować na temat pism wedyjskich z tamtejszymi pandytami. Keshava Kashmiri cieszył się sławą niepokonanego w tego rodzaju dyskusjach. Pandici z Nawadwipy uradzili, że do dyskusji z nim powinien stanąć Nimai, pan Czytania. Liczyli, że jeśli ich reprezentant zostanie pokonany, Keshava Kashmiri da im kolejną szansę, jako że Nimai był zaledwie chłopcem. Gdyby zaś kaszmirski pandita wyszedł ze starcia pokonany, i im przypadłaby w udziale jeszcze większa sława. Ludzie opowiadaliby, jak prosty chłopiec z Nawadwipy pokonał słynnego na całe Indie uczonego. Tak się złożyło, że Nimai spotkał Keshavę Kashmiri podczas spaceru nad brzegiem Gangesu i poprosił go, by ułożył jakiś werset w sanskrycie na treść Gangesu. W odpowiedzi pandita szybko ułożył 100 wersetów, które następnie wyrecytował jednym ciągiem, dając dowód swej niezrównanej uczoności. Nimai z łatwością zapamiętał dokładnie wszystkie wersety. Następnie powtórzył z pamięci werset 64 i wytknął Keshavie Kashmiri pewne jego niedostatki retoryczne i literackie. Nade wszystko zakwestionował użyte przez niego słowo Bhavani Bhartu, wykazując, że zawiera ona zbyteczne powtórzenie. Bhavani znaczy żona Shiwy. Cóż więc inny mógłby być jej Bharta, mężem, niż Shiva. Wskazał też kilka innych niedociągnięć i pandita o nie miał. Zdumiało go, jak zwykły student gramatyki mógł wytknąć błędy literackie takiemu uczonemu i erudycie jak on. Całe wydarzenie miało miejsce jeszcze przed jakąkolwiek publiczną konferencją, ale i tak wieść o nim rozeszła się lotem błyskawicy po całej Nawadwipie. Keshavie Kashmiri ukazała się później we śnie bogini nauki, Sarasvati, i kazała mu poporządkować się Panu. Tak kaszmirski uczony został zwolennikiem i uczniem Pana. The Lord was then married with great pomp and gay and began to preach the congregational chanting of the holy name of the Lord at Navadvip. Some of the Brahmins became envious of his popularity and they put many hindrances on his path. As such, the Brahmins complained the matter before the Muslim magistrate of Navadvip. Bengal was then governed by the Pathans and the governor of the province was Nawab Hussain Shah. The Muslim magistrate of Navadvip took up the complaints and the Brahmins seriously, and at first he warned the followers of Nipadat Pandit not to chant loudly the holy name of Hari. But Lord Chaitanya asked his followers to disobey the order of the Qazi, and they went on with their Sankirtan party as usual. The magistrate then sent constables to broke some of the Vidangas where Sankirtan was taking place. When Nimai Pandit heard this incident, he organized a civil disobedience movement at Navadvip. He is the pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause. He organized the procession of 1 lakh of men with thousands of mudangas and cartels, and the procession passed over the roads of Navadvip without any fear of the Qazi, who issued the order. At last, the party reached the house of the Qazi, who went upstairs out of fear of the mass movement. The men assembled there at the house of the Qazi showed haughty temper, but the Lord asked them to be peaceful. Okay. Jakiś czas potem Pan ożenił się. Wesele było huczne. W tym samym okresie zaczął nauczać w Nawadwipie zbiorowego intonowania świętego imienia. Znaleźli się jednak brahmini, którzy pozazdrościli mu popularności i zaczęli na różne sposoby przeszkadzać w jego misji. Byli do tego stopnia zawistni,
że w końcu złożyli zażalenie w muzułmańskim sądzie w Nawadwipie. Bengalem rządzili w owych czasach Patanowie, a gubernatorem prowincji był Szach Nawab Hussain. Sędzia potraktował skargę poważnie i na początek zabronił zwolennikom Nimai Pandity głośno intonować imię Hari. Pan Chaitanya powiedział im, by nie przejmowali się tym zakazem. Zbiorowe intonowanie Sankirtan trwało zatem jak gdyby nigdy nic. Wtedy sędzia wysłał strażników, którzy przerwali śpiew i rozbili kilka bębnów Mrudanga. W odpowiedzi Nimai Pandita wszczął kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jest on pionierem indyjskiego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Zorganizowany przez niego 100-tysięczny pochód z tysiącami bębnów i czyneli przeszedł ulicami Nawadwipy wbrew zakazowi Kaziego. Tak miał na imię wspomniany sędzia, przypis tłumacza. I na koniec skierował się ku domowi sędziego. Ten na widok wielotysięcznych tłumów ze strachu uciekł na piętro. Ludzie zebrani przed domem byli wzburzeni, ale pan nakazał im spokój. At this, the Kazi came down and pacified the Lord by addressing him as his nephew. He said that Nilambar Chakravarti was called by him as Chacha or uncle, and as such, Srimati Sachi Devi, the mother of Nimai Pandit, became his sister. He asked Nimai Pandit whether a sister's son can be angry upon his maternal uncle. The Lord replied that rightly the Kazi was his maternal uncle, but when the nephew is a guest at the house of his maternal uncle, why he shall not be well received. In this way, the whole thing was mitigated, and there was a long discussion on Quran and Hindu Shastras between the two learned scholars. The question of cow killing was also raised by the Lord, and they were properly replied with reference to the order of the Quran. Kazi also questioned the Lord about cow sacrifice in the Vedas, and the Lord replied, the sacrifice of cow mentioned in the Vedas is not cow killing. And that sacrifice, an old bull or cow, the sacrifice to fetch younger life by the power of Vedic mantra. In the Kali Yuga, such sacrifices are forbidden on account of absence of learned Brahmins able to control such sacrifice. In the Kali Yuga, therefore, all yogis are forbidden because they are useless attempt by the foolish men. In the Kali Yuga, only the Sankirtan yogi is recommended for all practical purposes. The Kazi was convinced and he became a follower of the Lord. He declared, thenceforward, nobody will put hindrance in the Sankirtan movement started by the Lord. The Kazi of Navadvip has left his will for his future descendants that nobody should hinder the Sankirtan movement started by the Lord. The Kazi's crematorium is still existent within the area of Navadvip, and all the Hindu pilgrims go there to show their respect to the Kazi's graveyard. The Kazi's descendants are residents of that place, and they never object to Sankirtan, even during the Hindu-Muslim riot days. Ludzie, wtedy Kazi zszedł na dół i próbował zyskać sobie przychylność pana, nazywając go swoim siostrzeńcem. Powiedział, że uważa Nilambara Chakravartiego za swojego wuja, dlatego Srimati Sachi Devi, matka Nimai Pandita, jest jego kuzynką. Następnie zapytał, jak syn jego siostry może się gniewać na wuja, a pan odparł, że skoro Kazi jest jego wujem, to powinien okazać gościnność siostrzeńcowi. W ten sposób spór został załagodzony i obaj wielcy uczeni rozpoczęli długą dysputę na temat Koranu i pism hinduskich. Pan poruszył kwestię zabijania krów i Kazi odpowiedział zgodnie z naukami Koranu. Z kolei Kazi zapytał pana o ofiary z krów wspomniane w Wedach i pan odparł, że ofiary takie nie są w rzeczywistości zabijaniem. Składa się w ofierze starego byka lub krowę po to, by mocą wedyjskich mantr dać zwierzęciu nowe życie w nowym ciele. W wieku Kali takie ofiary są jednakże zakazane z braku wykwalifikowanych braminów, zdolnych pomyślnie je przeprowadzić. Właściwie w obecnym wieku zakazane są wszelkie ofiary jagia, gdyż spełniane przez głupców mijają się z celem. Praktycznie zalecana jest tylko jedna jagia, Sankirtana jagia. Tymi argumentami pan w końcu przekonał Kaziego i ten stał się jego zwolennikiem. Kazi ogłosił, że odtąd nikt nie powinien stawać na przeszkodzie ruchowi Sankirtanu zapoczątkowanemu przez pana.
Polecenie to przekazał także potomkom jako swoją ostatnią wolę. W Nawadwipie do tej pory znajduje się grupka z jego i pielgrzymi hinduscy odwiedzają go na znak czci. Potomkowie Kaziego, mieszkający w Nawadwipie do dziś, nigdy nie stawali na drodze ruchowi Sankirtanu, nawet w dniach zamieszek hindusko-muzułmańskich. This instance of Lord Chaitanya's life shows clearly that the Lord was not a timid so-called Vaishnava. A Vaishnava means a fearless devotee of the Lord. For the right cause, they can take any step suitable for the purpose. Arjuna was also a Vaishnava, devotee of Lord Krishna, and he fought valiantly for the satisfaction of the Lord. Similarly, Bajrangji or Hanuman was also a devotee of Lord Rama, and he gave lesson to the party of Ravana in the non-devotee camp. Therefore, the principles of Vaishnavism is to satisfy the Lord by all means. A Vaishnava is by nature non-violent, peaceful, living and being, and he has all the good qualities of God. But when there is a question of blaspheming the Lord or his devotee, the Vaishnava never tolerates such impudency on part of the non-devotee. Zdarzenie to wykazuje jasno, że Pan nie był tak zwanym bojaźliwym Vaishnavą. Vaishnava to nieulękniony bhakta Pana, który w słusznej sprawie może powziąć wszelkie konieczne kroki. Arjuna także był Vaishnavą, wielbicielem Kryszny, a walczył mężnie, by sprawić mu przyjemność. Podobnie Vajrangji, Hanuman, wielbiciel Pana Ramy, dał nauczkę niebaktom, prawanie jego poplecznikom. Istotą wisznuizmu jest być gotowym na wszystko dla zadowolenia Pana. Vaishnava jest spokojny z natury, nie krzywdzi innych i odznacza się wszelkimi boskimi zaletami, ale kiedy niebakta znieważa Pana lub jego wielbiciela, w żadnym razie nie będzie tolerował takiego zuchwalstwa. After this incident, the Lord began to preach and propagate the Bhagavad Dharma or Sankirtan movement more vigorously. And whoever stood against this propagation of the Yuga Dharma or the duty of the age was properly punished by various chastisements. Two Brahmin gentlemen called by the name Chapala and Gopala, who also happened to be maternal uncles of the Lord, were also chastised by infliction of leprosy upon them. And later on, when they were repenting, they were accepted by the Lord. In the course of his vigorous preaching work, he used to spend every day, all his followers, including Srila Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, two chief whips of his party, to go from door to door and preach the cult of Srimad Bhagavatam. The whole of Navadvipa was surcharged with the Sankirtan movement, and the headquarters were situated at the house of Srinivas Thakur and Sri Adwaita Babu, another couple of chief whips amongst the householders. These two heads of the Brahmins and learned community were most ardent supporters of Lord Chaitanya's movement. Sri Adwaita Babu is the chief agent to bring in the event of the Lord. When Adwaita Prabhu saw that the complete society is full of materialistic activities without any tinge of devotional service, which alone can save them from the threefold miseries of material existence, he, out of his causeless compassion for the age-worn human society, he prayed fervently for the incarnation of the Lord with continued worship by the water of the Ganges along with the leaves of Tulsi. So far, preaching was concerned, everybody was to do his bit of work daily according to the order of the Lord. Po incydencie z Kazim, Pan zaczął propagować ruch Bhagavata Dharmy, czyli Sankirtanu, z jeszcze większą mocą, a każdego, kto występował przeciwko szerzeniu obowiązku religijnego dla tego wieku, Yuga Dharmy, odpowiednio karał. Na przykład Brahmin o imieniu Gopala Chapala, wuj Pana, został za karę dotknięty trądem. Później, gdy zmienił postawę i żałował swego występku, Pan mu przebaczył. Pan codziennie wysyłał wszystkich swych zwolenników z filarami ruchu Śla Nityanandę, Prabhu i Thakurą Haridasem włącznie, by chodzili od drzwi do drzwi i nauczali Śrimad Bhagavatam. I tak ruch Sankirtanu zalał całą Nawadwipę. Główna siedziba Pana mieściła się w domach Śrivasa Thakury i Śri Advaity Prabhu, dwóch najważniejszych spośród jego żonatych zwolenników. Obaj uczeni przywódcy brahmińskiej społeczności Nawadwipy
byli najżarliwszymi propagandolami ruchu Pana Chaitanyi. To głównie za sprawą Sri Advaita Prabhu Pan stąpił na ziemię. Kiedy Advaita Prabhu spostrzegł, że społeczeństwo pochłonięte jest materialistycznym życiem i zarzuciło służbę oddania jedyne, co może ocalić ludzkość od wszelakich niedoli egzystencji materialnej, przepełnił się współczuciem i zaczął gorąco się modlić o stąpienie inkarnacji Pana. W tym samym celu podjął nieprzerwane czczenie go wodą z Gangesu oraz listem świętego krzewu Tulasi. Once Nityananda Prabhu, accompanied by Srila Haridas Thakur, both were passing the main road, and on the way, they saw an assembly of crowd roaring. On inquiry from the passersby, it was understood that two brothers of the name Jagai and Madhai were creating public disturbance in a drunken state. It was also gathered from information that the two brothers were born in respectable Brahmin families, but on account of low association, both of them returned to be debauchees of the first order. They were not only drunkards, but they were also meat eaters, women hunters, dacoits, and sinners of all description. Srila Nityananda Prabhu heard all these stories and decided that these two fallen souls must be delivered first. If they were delivered from this sinful life, then the good name of Lord Chaitanya will be still more glorified. Thinking like that, Lord Nityananda and Haridas Thakur pushed into the crowd and attacked the two brothers and asked the two brothers to chant the holy name of the Lord. The drunken brothers got enraged by this request and attacked Nityananda with filthy language. But Nityananda Prabhu and Haridas Thakur hurriedly left the place, and the drunken brothers chased them to a considerable distance. In the evening, the report of the preaching words was submitted to the Lord, and he was glad to learn that such a pair of stupid fellows was attempted for deliverance. Pewnego razu, gdy Nityananda Prabhu i Srila Haridasa Thakura szli główną ulicą na Wadwipy, natknęli się na rozkrzyczone zbiegowisko. Od przechodniów usłyszeli, że to Jagai i Madhai, dwaj pijani bracia, zakłócają porządek publiczny. Dowiedzieli się też, że obaj pochodzą z szanowanej rodziny brahmińskiej, ale nieodpowiednie towarzystwo uczyniło z nich największych degeneratów. Jagai i Madhai byli nie tylko pijakami, ale i grzesznikami, którzy jedli mięso, uganiali się za kobietami i palali rozbojem. Srila Nityananda Prabhu postanowił, że te dwie upadłe dusze trzeba wyzwolić w pierwszej kolejności. Gdyby udało się podźwignąć je z grzechu, rozsławiłoby to jeszcze bardziej dobre imię Pana Chaitanyi. Z tą myślą Nityananda i Haridasa przecisnęli się przez tłum i stanąwszy przed braćmi, poprosili ich, by intonowali święte imię Pana Hari. Ta prośba jedynie rozkrzyczyła pijanych. Obrzucili Nityananda Prabhu wyzwiskami, a potem nawet gonili ich obu dosyć daleko. Wieczorem Pan Chaitanya wysłuchał raportu z nauczania i rad był, że Nityananda i Haridasa próbowali wyzwolić owych głupców. The next day, Nityananda Prabhu went to see the brothers, and as soon as he approached them, one of them threw a piece of broken earthen pot and hurled it at the body of the Lord Nityananda. At once, the broken pot struck on the forehead of the Lord, squeezing out a flow of blood. Srila Nityananda Prabhu was so kind upon them that instead of protesting against the heinous act, he said, "It does not matter that you have thrown such stone upon me, but still I request you to chant the holy name of the Lord, Hari." Go ahead. Nazajutrz Nityananda Prabhu znowu poszedł zobaczyć się z braćmi, ale gdy tylko się zbliżył, jeden z nich cisnął peń kawałkiem rozbitego glinianego ganka, który trafił go w czoło. Także popłynęła krew. Nityananda Prabhu był jednak tak miłosierny, że zamiast się oburzyć, powiedział: "Toni, nadal proszę cię, byś intonował święte imię Pana." One of the brothers was astonished to see this behavior of Nityananda Prabhu, and he at once fell down at the feet of the Lord, asking him to pardon his sinful brother. The other one was again attempting to hurt him, to hurt Lord Nityananda, but Jagai checked him and implored him to fall down at the feet of Lord Nityananda. In the meantime, the news of hurting Nityananda reached the Lord, and he at once came to the spot in an angry, fire-like mood. The Lord at once asked for the Sudarsan Chakra to kill the sinners, but Nityananda Prabhu reminded him about his mission. The mission of the Lord is to deliver the hopeless fallen souls
of the Kali Yuga and the two brothers Jaga and Madha were typical examples of the present day population. The population of the present age are 99% like the two brothers, although some of them are born in very respectable families of the higher caste. According to the verdict of the revealed scriptures, all the population of the world of this age will be of the lowest sutra quality or less than that, the chandala quality. Sri Chaitanya Mahaprabhu never acknowledged the stereotype caste system by birthright, and he strictly followed the verdict of the shastras in the matter of one's swarup, real identity. Drugi z braci, Jagaj, zdumiony reakcją pana Nityanandy, zwrócił mu się do stóp z prośbą o przebaczenie grzesznemu bratu. Kiedy zaś Madhaj próbował jeszcze raz ugodzić Nityanandę Prabhu, Jagaj powstrzymał go i błagał, by także padł mu do stóp. Tymczasem pan Chaitanya usłyszał, że Nityananda został zraniony i rozgniewany popędził na miejsce zajścia. Przywołał Sudarshana Chakrę, swą najwyższą broń w kształcie dysku i chciał zabić grzeszników. Ale Nityananda powstrzymał go przypomnieniem mu jego misji. Pan miał za zadanie wyzwolić upadłe dusze wieku Kali, których typowym przykładem byli właśnie Jagaj i Madhaj. Obecnie 99% populacji, nie wyłączając ludzi wysoko urodzonych, powszechnie szanowanych, jest ich pokroju. Pisma objawione przepowiadają, że w tym wieku wszyscy stoczą się do poziomu najgorszych szudrów lub jeszcze niżej. Zaznaczyć trzeba, że Sri Chaitanya Mahaprabhu nie uznawał i nie stosował się do skostniałego systemu kastowego opartego na dziedziczeniu. Zamiast tego ściśle przestrzegał wskazań co do prawdziwej tożsamości żywej istoty, swarupa. When the Lord was asking for the Sudarshan Chakra and Srila Nityananda was imploring him to forgive them, both the brothers fell at the lotus feet of the Lord and begged to be pardoned for their gross misbehavior. The Lord was asked by them as well as by Nityananda Prabhu to accept the repenting souls. And the Lord asked them only one condition, that thenceforward they will completely give up the habit of debauchery and sinful activities. Both of the brothers agreed and promised to give up their sinful habits, and the kind Lord accepted them without reference to their past misdeeds and sinful acts. Gdy pan Chaitanya wzywał właśnie swą Sudarshana Chakrę, a Nityananda Prabhu chciał wyjednać darowanie winy braciom, ci razem rzucili się do lotosowych stóp pana i zaczęli błagać, by im wybaczył ich karygodne zachowanie. Nityananda Prabhu poprosił, by pan przyjął te skruszone dusze i pan przystał na to pod jednym warunkiem, że odtąd porzucą swe grzeszne obyczaje i zejdą z drogi występku. Bracia przyrzekli to, a wtedy miłosierny pan przyjął ich i nigdy nie wypominał im ich dawnych błędów. That is the specific kindness of Lord Chaitanya. In this age, nobody can very boldly say that he is free from all kinds of sinful acts. Rather, it is impossible for anyone to say that. But Lord Chaitanya accepts all kinds of sinful persons only on one condition, that such repenting souls promise not to indulge in their sinful habits if the one is spiritually initiated by the bona fide spiritual master. Z tego zdarzenia można wyciągnąć wiele pouczających wniosków. W wieku Kali praktycznie każdy jest taki jak Jagaj Madhaj. Kto pragnie uniknąć kary za popełnione grzechy, musi przyjąć schronienie u pana Chaitanya Mahaprabhu i, jak obaj bracia, po inicjacji duchowej wyrzec się wszystkiego, czego zakazują pisma objawione. Zakazy te omówione zostały przez pana w jego naukach do Śli Rupy Goswamiego. These are instructive things in this incident of the deliverance of the two brothers Jagaj and Madhaj by Lord Chaitanya Mahaprabhu. One thing is that in this age of Kali, practically all the people are specimens of Jagaj and Madhaj. But if they want to be relieved from the reaction of their misdeeds, they must take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And after spiritual initiation, such persons must refrain from the prohibitory things enjoined in the Shastras. We shall deal in the prohibitory rulings in connection with the Lord's teachings to Srila Rupa Goswami. Z tego zdarzenia można wyciągnąć wiele pouczających wniosków. W wieku Kali praktycznie każdy jest taki jak Jagaj Madhaj. Kto pragnie uniknąć kary za popełnione grzechy,
musi przyjąć schronienie u Pana Chaitanya Mahaprabhu i jak obaj bracia po inicjacji duchowej wyrzec się wszelkiego, wszystkiego, czego zakazują pisma objawione. Zakazy te omówione zostały przez Pana w jego naukach do szpitalu Pegasamiego. During the household life, the Lord did not display much of the miracles as are generally expected from such personalities. But once he showed a wonderful miracle in the house of Shivas Thakur while Sankirtan was going on in full swing. He asked the devotees, "What do you want to eat?" And when he was informed that the devotees there wanted to eat mangoes, although the time was out of season, the Lord asked for a seed of a mango. When it was brought before him, he sowed the seed in the ground of Shivas Thakur, and at once the creeper began to grow. Within no time, the creeper gradually became a full-grown mango tree, and there was ripened fruit more than necessary. The tree remained there thenceforward, and the devotees used to take mangoes from the tree daily and as many as they wanted. W okresie swego życia małżeńskiego Pan nie czynił wielu cudów, jakich ludzie spodziewają się po takiej wielkiej osobistości. Dokonał jednak raz czegoś niezwykłego w domu Shivasa Thakury podczas Sankirtanu. Zapytał mianowicie bhaktów, co chcieliby zjeść. I odpowiedzieli, że mieliby ochotę na mango, chociaż nie był to sezon na te owoce. Wówczas Pan poprosił o pestkę mango i zasadził ją na podwórzu domu Shivasa. Już po chwili pojawił się kiełek, który w niedługim czasie urósł w duże drzewo, uginające się pod ciężarem dojrzałych owoców. Było ich więcej, niż bhaktowie mogli zjeść. Drzewo pozostało na podwórzu Shivasa i odtąd bhaktowie zrywali z niego owoce do woli. As referred to above, the Lord had very high estimation for the affection of the damsels of Brajabhumi for Krishna and an appreciation for their unalloyed service to the Lord. Once Sri Chaitanya Mahaprabhu was chanting the holy name of the gopis instead of chanting the name of the Lord. Some of his student disciples accidentally came to see him. When they saw that the Lord was chanting the name of the gopis, they were astonished, and out of sheer foolishness, they advised the Lord to chant the name of Krishna and asked him why he should chant the name of the gopis. The Lord was in ecstasy, and he was disturbed by the students in this foolish way. He therefore wanted to chastise the students and chased them while they were flying. And while they were flying away, the students were almost of the same age as the Lord, and thus very wrongly they thought the Lord as equal in position. As such, they held a meeting and wanted to retaliate the attitude of the Lord and resolved that they would also attack him if Nimai Pandit dared again to punish them in that manner. This incident gave an impetus to the general public by the agitation of the discontented students, and thus here and there there were malicious talks about the Lord. Pan bardzo wysoko oceniał miłość, jaką darzyły Krysznę dziewczęta z Brajabhumi. Pewnego razu, uznaniu ich czystej służby oddania, zaczął intonować ich święte imiona zamiast imion Pana. Akurat w tym momencie przyszło z wizytą kilku jego uczniów. Mocno ich zdziwiło to, co usłyszeli. Z czystej głupoty zapytali Pana, dlaczego intonuje imiona pasterek Gopi, i poradzili mu intonować imię Kryszny. Wyrwany ze stanu ekstazy niemądrymi uwagami uczniów, Pan skarcił ich i przegonił. Jego uczniowie byli niewiele młodsi od niego i dlatego wyobrażali sobie, że są na równej z nim pozycji. Zebrali się więc i uradzili, że jeśli jeszcze raz ośmieli się tak ich potraktować, oni rzucą się na niego. I incydent ten dał początek złośliwym komentarzom na temat Pana ze strony niektórych Navadvipie. When the Lord was aware of this fact, he began to think within himself that there are different varieties of men in the society, especially the students, the professors, the fruitive workers, yogis, enemies of the devotional cult, and different types of atheists are all against the cult of devotional service of the Lord. He thought within himself as follows: my mission is to deliver all the fallen souls of this age, but if they commit offense against me, thinking me as an ordinary man, it will go against their interest. Some way or other, they must offer obeisance unto me, and that will be the beginning of their spiritual realization. So the Lord decided to accept the renounced order of life, sannyas, so the people in general may be inclined to offer respects to a sannyasi. Kiedy Pan zorientował się w sytuacji, poddał analizie różne typy ludzi w społeczeństwie, zauważył, że szczególnie studenci, profesorzy
Ludzie pochłonięci pracą dla korzyści własnej, jogini i wszelkiego rodzaju ateiści są przeciwni służbie oddania dla Pana. Moją misją jest zwalić upadłe dusze tego wieku, rozważał, ale jeśli one obrażają mnie, biorąc za zwykłego człowieka, to tylko sobie szkodzą. Jeśli mają rozpocząć życie duchowe, muszą w jakiś sposób zacząć okazywać mi szacunek. W wyniku tych przemyśleń Pan postanowił, że zostanie sannyasinem, ascetą, jako że sannyasinów otacza się powszechnym szacunkiem. 500 years before, the condition of the society was not so much degraded. At that time, people would show respect to a sannyasi, and the sannyasi was also rigid in the matter of regulation of the renounced order of life. Sri Chaitanya Mahaprabhu was not very much in favor of the renounced order of life in this age of Kali, but that was only for the reason that very few of the sannyasis would be able to observe the rules and regulations of sannyas life. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore decided that he would accept the order of an ideal sannyasi so that people in general would show him respect as one is duty-bound to show to a sannyasi. A sannyasi is considered to be the master of all the varnas and ashrams. 500 lat temu ludzie nie byli jeszcze tak zepsuci jak obecnie. Poważali sannyasinów, a ci ściśle przestrzegali zasad życia w wyrzeczeniu. Sri Chaitanya Mahaprabhu nie popierał przyjmowania sannyasy w wieku Kali, ale jego niechęć brała się jedynie stąd, że w dzisiejszej dobie niewiele osób jest w stanie przestrzegać zasad sannyasy. Postanowił więc sam podjąć życie w tym ashramie i działać jak idealny sannyasin. Sannyasina uważa się za mistrza duchowego wszystkich van i ashramów, dlatego każdy zobowiązany jest go szanować. While he was contemplating of accepting the sannyas order of life, it so happened that Keshava Bharati, a sannyasi of the Mayavadi school and resident of Katwa, visited Navadvip and he was invited by the Lord to dine with him. When Keshava Bharati came to his house, the Lord requested him to award him the sannyas order of life. The formality of accepting the sannyas order is to accept it from another sannyasi. Although the Lord was independent in all respects, still to keep up the formality of the Shastra, he desired to accept the sannyas order from Keshava Bharati, although not in the Vaishnava Sampradaya. Tak się złożyło, że akurat w tym czasie przybył do Navadvipy Keshava Bharati, sannyasi Mayavadi z Katwy w Bengalu. Pan zaprosił go do siebie i podczas wspólnego obiadu wyjawił, że pragnie przyjąć od niego sannyasę. Sannyasę przyjmuje się od innego sannyasina. Pan jest pod każdym względem niezależny, ale by działać zgodnie z zaleceniami pism, przyjął sannyasę od Keshawy Bharati, mimo iż ten nie należał do szkoły wisnuickiej. After this consultation, the Lord left Navadvip for Katwa to accept the sannyas order of life, and he was accompanied by Srila Nityananda Prabhu, Chandrasekhar Acharya, Mukunda Dutt, all who assisted him in the details of the ceremony. As mentioned above, this incident of accepting the sannyas order by the Lord is very elaborately described in the Chaitanya Bhagavat by Srila Vrindavan Das Thakur. Po zasięgnięciu rady u Keshawy Bharati, Pan udał się do Katwy, aby tam oficjalnie zmienić swój status społeczny. W podróży towarzyszyli mu Srila Nityananda Prabhu, Chandrasekhara Acharya i Mukunda Datta. I oni też asystowali przy ceremonii. O wydarzeniu tym opowiada szczegółowo Srila Vrindavana Dasa Thakura w Chaitanya Bhagavata. Thus, at the end of 24 years of age, the Lord accepted the sannyas order of life in the month of Magh. After accepting the sannyas order of life, he became a full-fledged preacher of the cult of Bhagavad Dharma. Although he is doing the same preaching work in his household life, yet when he experienced some obstacles in the way of preaching, he sacrificed even the comfort of his homely life for the sake of the fallen souls. In his household life, his chief lieutenants were Srila Advaita Prabhu and Srila Srinivas Thakur. But after accepting the sannyas order of life, his chief assistants were Srila Nityananda Prabhu, who was deputed to preach in Bengal specifically, and the six Goswamis headed by Srila Rupa and Sanatan, who were deputed to go to Vrindavan and excavate the present place of pilgrimage by his order. The present city of Vrindavan and the importance of Brajabhumi were thus practically disclosed by the will of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Tak oto w miesiącu Magha
W wieku niespełna 25 lat Pan został sannyasinem. Od tej chwili poświęcił się całkowicie głoszeniu Bhagavata Dharmy. Nauczał już wcześniej jako Pan domu, ale gdy napotkał przeszkody, poświęcił wygody domowego życia dla ratowania upadłych dusz. Kiedy żył jeszcze z rodziną, za głównych pomocników miał Śla Advaitę Prabhu i Śla Śrivasa Thakura, a postanił się wędrownym asetą Śla Nityanandu Prabhu, nauczającego w Bengalu, oraz sześciu goswamich: Rupę, Sanatanę, Dziwę, Gopala Bhattę, Raghunatha Dasa i Raghunatha Bhattę. Pan wysłał goswamich pod przewodnictwem Rupy i Sanatany do Wrindawany, by odnaleźli tam zapomniane sanktuaria. W ten sposób, z jego woli, odkryto Wrindawanę na nowo i objawiono światu znaczenie ziemi Vrajabhumi. The Lord, after accepting the sannyas order of life, at once wanted to start for Vrindavan. For 3 days continually, he traveled in the Radha Desh, place where the Ganges does not flow, in full ecstasy with the idea that he was going to Vrindavan. Srila Nityananda Prabhu waylaid him and brought him at the house of Advaita Prabhu at Shantipur. The Lord stayed at the house of Sri Advaita Prabhu for a few days after sannyas. Knowing it well that the Lord was leaving his hearth and home for good, Sri Advaita Prabhu sent his men to Navadvip to bring Sachi Mata to have the last meeting with her son. Some unscrupulous people say that the Lord Chaitanya met his wife also after sannyas and offered her the wooden slippers for worship. But as far as we get information from authentic sources, we do not see any meeting with his wife after sannyas. His mother met him at the house of Advaita Prabhu, and it was practically a tragic scene when the mother saw the son in sannyas dress. The mother desired that Lord Chaitanya may make his headquarters at Puri so that she may get information of the son often, and as such, the Lord accepted the last desire of his beloved mother. And after this incident, the Lord started for Puri, leaving all the residents of Navadvipa in the ocean of lamentation on account of the Lord's separation from the place. Pan chciał natychmiast wyruszyć do Wrindawany. Przez całe 3 dni wędrował przez Radha Deszę, rejon, przez który nie płynie Ganges, głęboko przejęty myślą, że idzie do Wrindawany. Śla Nityananda zwiódł go jednak z właściwej drogi i przeprowadził do domu Advaity Prabhu w Shantipur. Tam pan zatrzymał się na kilka dni. Tymczasem Śla Advaita, wiedząc dobrze, że pan na zawsze opuszcza ognisko domowe, posłał do Navadvipy po matkę Sachi, by mogła ostatni raz zobaczyć synem. Niektórzy pozbawieni skrupułów ludzie utrzymują, jakoby pan po przyjęciu sannyasy spotkał się także z żoną i dał jej do czytania swój drewniany pantofel, ale autentyczne źródła nie wspominają o niczym takim. Gdy matka Sachi ujrzała syna w stroju asety, wpadła w rozpacz. Poprosiła go, by zgodził się chociaż na jedno ustępstwo i osiadł w Puri, skąd łatwo mogłaby dostać wieści o nim. Pan przyrzekł to swojej ukochanej matce, po czym wyruszył do Puri, zostawiając mieszkańców Navadvipy pogrążonych w rozpaczy. The Lord then started for Puri, visiting many important places on the way. He visited the temple of Gopinathji, who had stolen condensed milk for his devotee, Srila Madhavendra Puri. Since then, the deity Gopinath is known as Kheer Chura, Gopinath. The Lord relished the story of stealing by Gopinath with great pleasure. The propensity of stealing is there even in the absolute consciousness, but because such propensity is exhibited by the absolute, it loses its perverted nature and thus becomes worshipable, even by Lord Chaitanya on the absolute consideration of the Lord and his stealing propensity as one and identical. The interesting story is vividly explained in the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. Po drodze do Puri, pan odwiedził wiele ważnych miejsc, wśród nich świątynię Gopinathji, który ukradł zagęszczone mleko dla swojego bhakty, dla Madhavendry Puriego. Od tamtej pory bóstwo pana Gopinathji znane jest jako Kshirachala Gopinatha. Pan z wielką przyjemnością wysłuchał opowieści o tym wydarzeniu. Skłonność do kradzieży istnieje także w świadomości absolutu, ale przejawione przez absolut traci naturę występu, jaką ma ta sama skłonność odbita w niekształcony sposób w świecie materialnym i godna jest ci nawet ze strony pana Chaitani.
Przyczyna jest taka, że sam Pan i skłonność Pana do kradzieży są jednym i tym samym. Ta ciekawa historia o Gopinatha Dwi została bardzo przedstawiona w czytaniu Charitamrity Krishnadasa Kaviraja Goswamiego. Okay, any questions, comments? Dobrze, czy są jakieś pytania, komentarze? There is a question from Nitya Priya Mataji. I heard from the devotees that one Maharaj told some of his disciples who have no children that this is a blessing for the devotees. We read last time that Krishna blessed women to have good husbands and many children. Is the absence of children a blessing or bad karma from the past? To pytanie z Instagramu. Słyszałem od Wielczeli, że jeden Maharaj powiedział pewnym swoim uczniom, którzy nie mają dzieci, że to jest błogosławieństwem dla Bhaktów. Ostatnim razem czytaliśmy, że Krishna pobłogosławił kobietę, by miała dobrego męża i wiele dzieci. Czy nieobecność dzieci jest błogosławieństwem, czy złą karmą z przeszłości? Tatenu kampan manashikshamanam. We have to learn how to accept everything that comes to us as the mercy of the Lord. Musimy nauczyć się przyjmować wszystko, co do nas przychodzi, jako łaskę Pana. It's not just hopeful thinking, but it's a fact. If we're in a position of having many children or no children, that it can, either way, it can be a blessing. To nie jest myślenie życzeniowe, bez względu na to, czy nie mamy w ogóle dzieci, czy mamy dużo dzieci, to zarówno jedno, jak i drugie może być błogosławieństwem. Like Śrīla Bhaktivinoda Thakura, he had so many children, but he was a Mahabhagavat pure devotee of the Lord. Śrīla Bhaktivinoda Thakura miał tak wiele dzieci, a jednak był Mahabhagavata, czystym wielbicielem Pana. And his son, Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakura, he had no children and he was a Mahabhagavat, the pure devotee of the Lord. A jego syn, Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswati Thakura, w ogóle nie miał dzieci i też był czystym wielbicielem Pana Mahabhagavata. So the purport is, we can become a pure devotee in any circumstance. Chodzi o to, że czystym wielbicielem Pana możemy być w każdych warunkach. Okay, anyone else? Hare Krishna Maharaj, there are a few more questions. How can we also pray in the mood of Vasudeva Datta, that he prayed to Lord Chaitanya to liberate all the living entities? To have such a mood, should we already be a pure devotees or not? Jest jeszcze parę pytań. Jedno to takie, że czy tak jak Vasudeva Datta możemy się modlić o to, żeby przyjąć te grzeszne reakcje wszystkich żywych istot, czy żeby móc się tak modlić, musimy już być czystymi bhaktami, czy nie? I'm not sure. Nie jestem pewny. Anybody want to venture into that question? Ktoś chciałby zagłębić się w to pytanie? I tend to think that it may be imitating if we think that we're able to bless everyone to become pure devotee. Tak, wydaje mi się, że to byłaby taka tendencja niewłaściwa myśleć o sobie, że możemy wszystkich uczynić czystymi bhaktami. Because as Madhyams we're advised to avoid the atheists. Gdyż jako Madhyamom zaleca się nam unikać ateistów. So we just try to avoid them. We don't curse them, but we don't bless them either. Także po prostu unikamy ich, nie przeklinamy ich, ale również nie błogosławimy ich. So the Vasudeva Datta, obviously he was a Mahabhagavat. He was beyond the Madhyam stage. Vasudeva Datta ewidentnie był Mahabhagavatą, był daleko ponad etapem Madhyama. Anyone else?
There is one more question. There are 9 processes of bhakti. From which stage you cannot fall anymore? Jest jeszcze inne pytanie, że jest 9 poziomów bhakti i z którego z tych etapów już się nie upada? Well, we know that 7 of the stages are in the sadhana bhakti and the 2 last stages are that sakya and atmanivedanam, they're in the spontaneous mood. Wiemy, że te 7 procesów jest na etapie sadhana bhakti, podczas gdy te 2 ostatnie, sakyam i atmanivedanam, już jest na płaszczyźnie spontanicznej. But then the question may come about Bar Maharaj. He was a very advanced devotee. He was in the stage of a shakti, but he fell down due to his attachment to the deer. Ale można podać przykład Maharaja Bharaty, który był na bardzo zaawansowanym etapie asakti, a jednak mimo to upadł z powodu przywiązania do jelenia. But from the other side, he didn't really fall down because even in the deer's body, he could remember his past life, so he was always associating with the sadhus. Choć z drugiej strony on tak nie do końca upadł, dlatego że nawet w swoim następnym ciele, już w ciele jelenia, on nadal był bardzo zaawansowany i cały czas obcował tylko z sadhu. Then in the next life he became Jad Bharat. I w następnym życiu stał się Jada Bharatem. I Mahabhagavat. Był Mahabhagavatem. Next question. Następne pytanie. Okay, let's chant some japa together. Dobrze, to będziemy razem intonować japa. Prabhupada wants us to listen very carefully. Prabhupada chciałbyśmy bardzo uważnie słuchali. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Ram 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 Ram
Krishna, 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 Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krish
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, H
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr